Cześć, witajcie w trzecim horrorowym odcinku z horrorowej gry strzelanki Fear 2 Project Origin. Przeczytałbym to, ale nie chcę, dlatego wolę bardziej wczuć się w klimat tej fabuły, bo to już będzie trzecia misja. Spotkaj się ze Stokes. Walkie-talkie. To będzie nasze piętro pierwsze. Czekajcie, chyba sobie ogarnę jeszcze głośność. Okej, okay, dobra. Otwieraj. O, już od razu strzelanka. O kurde, jakie trzęsienia ziemi, what the fuck. Jakiś typ granatów. O co kaman. Jebel, ale dostał. Gleba! O fuck, kolejny. Wolę tradycyjny karabinek. A, headshot. Jakiś kozak. Przeładowanie. O kurde, ze strzelby też napiszczają. Dobra. Bierzemy naszą pompkę. Ty. Rzucił granatem? Nie. Masz szczęście. Ty. Syneczek. Sorki, że tak dziwnie teraz mówię, ale przed chwilą nagrywałem FIFA 13 Ultimate Team z widzem. Pozdrowiłem cię oczywiście, tam użytkowniku, który wydał mi skład. Wiem, że się już tutaj nawet chwalę tym, ale po prostu no miałem okazję, wykorzystałem ją, no i dostałem taki dobry skład, że po prostu no lepiej być nie może. Ale wracamy do naszego mrocznego, horrorowego klimatu i ciągle mam wrażenie, że jest za cicho. O, teraz myślę, że będzie... Jest. Jest w miarę głośno. Okej, okay. Ktoś tutaj tutaj naprawdę ładnie się bawił kredą. Tylko czemu tą kredą napaskudził krwią? No widzę, matematyka tak boli, że nawet muszę już sobie głowy eksplodować. Oj, widzicie, tak boli matematyka w dzisiejszych czasach. Ale to nieważne, idziemy sobie dalej. Bo czas idzie, a my to wiecie, chcemy wszystko zgodnie z misją robić. Gdzie? Kurde, masz pompką. Gleba! Kurde, jakie on ma... Niektórzy to mają tak mocne pancerze, że ciężko ich tutaj wybić z rytmu. Ale jednak wolę wrócić do mojego standardowego karabinku SMG. O, jakiś pistol. Informacje, pierdółki. O! O kurde! Rzucili tego ślepego granata. Dobra, tam następny. Dostał headshota, a przeżył. Skubany. Musiał dużo tej adrenaliny wziąć. Ty przeżył jeszcze. Jaki ciul. Strzel mu w plery. A, w beczki też strzeliłem, ale zadziałało. Dobra. Tak się chcecie bawić. Masz tu granata. Dobra, zdychaj. Zaraz mi się pancerz skończy, więc przydałoby się gdzieś znaleźć. Dobra. O, mamy pancerz, o wilku mowa. Okej, okay, nasza winda. No, uruchamia ją, no. Dobrze. I teraz trzeba być uważny. Bo jeszcze ktoś nas tutaj może nieźle zmasakrować. A to ta laska Stokes. Dobra. Sprawdzamy wszyściusieńko. Co do joty? Co do joty? Obawiam się, że zaraz coś nas może zaatakować. Tylko w głęboki wdech, spokojnie, bez obaw. Tu mamy już wyjście z tej głupiej sytuacji. Oj, nawet kalecy muszą skończyć tragicznie. Niech spoczywa w pokoju ta resztka, kurde, śladów krwi. No nie. Gińcie, zdychajcie. No.
Dobrze. Ty! Ty gówniarzu za 5 złotych. Dobra, myślałem, że coś się jeszcze tu rusza. Ale wszystko martwe póki co. Źle idziemy, bo tutaj to wszystko przecież płonie. Ale to jest apteczka, bym sobie podniósł. A po headshotach dostali. Nie no, niezawodny jest karabin w daleko dystansie. Jeżeli mam do kogoś z bliska napieprzeć, to lepiej ta shotgunowa pompa. Będzie tak najlepiej. Kurde, wszystko mi tu płonie. Ale wiem już gdzie iść dalej. Iść dalej lepiej, tam gdzie trzeba. Teraz kucnij sobie. Lepiej do... Czekaj, tam jest wróg? Czy mi się tylko wydaje? Nie, zdawało mi się tylko. Widzicie? Dobra, pusto. Cały czas ogień. Wow! O kurde! Fuck! Palę się! Fuck. Dobra. Kurde. Zabiłem tego kolesia? O, zabiłem jednak. No to teraz będziecie mieli tak przesrane. Palcie się. Tak jest. Pobawimy się trochę tą bronią. Masakry. Pal się. Tak jest. Spłoniesz żywcem. Tempadzido. Przeżył to? O, dobra, upadł na ziemię, to znaczy, że nie przeżył. Jest, kurde. Tacy zeście silni. Jasne. O. Ammo. Oczywiście musi być. Czegoś nie pominąłem? Dobra. Idziemy. Zapal latarynkę. Teraz bawimy się w pyra. Coś tu było? No nie, nieważne. Idź. Fuck! Kobity mi się tu jakieś pokazują. Niedobrze. Uwaga, error. Biohazard, uciekać. Nie? The fuck? Ciągle mi się tu objawia ta pindonięta suczka. Zaraz ją nauczymy, co to znaczy żyć. Koszmarze. Płoń. Zaraz tu kolejnych zmasakrujemy. Dobrze, płoniesz. No ty też płoń. O, potańczcie trochę. Tańczcie makarenę. Wypierdalajcie, jej. Fuck, oni zaraz się tu do mnie dopną. Dobra, potańczyli sobie. Ale teraz idziemy dalej. Może lepiej sobie przeładuj trochę, żebyś naprawdę nie narobił sobie trochę. Ty, panie. O kurde. Muszę teraz uważać, bo to, że mam kurde miotacz ognia, to nie mnie nie czyni nieśmiertelnym. No płońże, smarkaczu. Fuck, muszę uważać, bo jeszcze tak mi się oberwie, że to będzie nie do... O, płoną wszyscy naraz prawie. Dobra, apteczka przyda się teraz. Chwileczkę. Dobra. Tam jeszcze jeden kolo przeżył. Gówno mi tu rzucisz. Ty, jednak rzucił granata. A to dobre. Przeładuj sobie. Zaraz ci się ta broń skończy, więc wiesz, długo się nią nie nabawisz. Dlatego może teraz przejdziemy do karabinka, bo już chyba dość się nią zabawiliśmy. Bijemy sobie tutaj. Może coś tu będzie ekstrawagancko przydatnego. O, pancerzyk, dobrze. Tak ma być. Coś jeszcze? Myślę, że mogę już sobie stąd iść. Tu raczej nic przydatnego mi się nie przyda. Nie wiem, czy teraz dobrze idę, czy oczywiście błądzę. Dobra,
Ale myślę, że dobrze idziemy. Najlepiej popatrzeć sobie, gdzieśmy ostatnio przebyli drogę. Kurde, trochę się kręcimy, szczerze mówiąc. Ale wiecie, to jest gra na ślepo. Dobra, czyli dobrze idziemy. Kurde. Nie, cofam się. A widzicie, jednak ta gra potrafi zgubić czasami. Stracę czujność, no po tym biohazardzie poznaję, że jednak zbłądziłem. Spokojnie, mamy dużo czasu, jest godzina trzecia, w grze oczywiście. Bo tak zegarek wskazywał czas. No trochę płonie, ale i tak jest dobrze. Spokojniutko, bez obaw. I teraz gdzie mam iść? Gdzie ja mam iść? Było coś o przesunięcie obiektu. Gdzie to jest? Aha. A dużo mi to daje. O kurde, no really. Dobra, czyli teraz tu idziemy. Sorki. What the fuck? Co to za jakieś epilepsje? Matko. Sorki, że się tak zrapiłem, ale tak celowo to zrobiłem. Tak dziwnie mi się czuło, tak patrząc. Nie, dobra, nie patrz już na te migi, bo jeszcze mi się wzrok zrąbie. Skacz po tych schodach i nie maruć pan. Dobra. O, podnieśliśmy się trochę życia. Idziemy. Może tu coś będzie? Jakieś informacje, dobra, super. Granatów mamy full. No przechodź, że taki ciasny rzeź jest. Ty. Jep, jep. Nie ma, nie przeżyjesz tego. Dobra. Trochę nabrudziłem na ścianie, ale jest dobrze. Ktoś tu jeszcze chyba nawala. A się dowiemy, kto tu jeszcze nawala. Sprawdzimy w kibelku. W kibelku chyba pusto, nie wiem. Warto sprawdzić, bo może tam będą jakieś rarytasy. Gówno, nie rarytasy. Co ty myślałeś, że tym kurde kiblu znajdziesz jakieś kurde skarby świata? Żeś niepoważny jest, Skorpio. Co ty robisz ze swoim życiem? Nie dość, że w horrory się bawisz i psujesz sobie po prostu psychikę, to jeszcze, no tak jak mówiłem, matematyka boli. Chwileczkę. Skorpio, czyń swoją powinność. Wiem, że nie lubisz matematyki, dlatego zrób to, co do ciebie należy. O! Jebło. Jebło. Ale matematyka dalej żyje! Isolation! Kurde, już mi się jakaś piosenka skojarzyła, bo tam było takie słowo. Jesus Christ. Dobrze, idź dalej. Kurde, teraz przeładowujesz. Ty idioto, jesteś chyba niepoważny. Gdzie? Gdzie było? What the fuck? Ten X mi się nie podoba. Co? Sprawdzę, czy żyje. Dobra, martwy. Ale kurde, nie straszcie mnie tak. Ja pieprzę. Głowa się pierze. Jep. Masakrujemy! Dobra, nie marnuj ammo. Super, po prostu sobie pralka wiruje, nie wiem, 100 na minutę. No i super, no, no. Kręci się główeczka. Kręci się interes, jak koło fortuny. The fuck! Ale headshota zebrał! I co, suczo? Jeszcze podskoczysz? Kurde, tam znowu nawalana. Tam też przyszło tego od cholery. Dobra, uważaj, uważaj. Zdychasz, zdychasz. Ale dostali taką masakrę. Kurde, to już od krwi się zalewa. To coś było, ale to przechyl obiekt. Dobrze, przechylone. Gleba zaliczona. Dobra, szukamy tu czegoś przydatnego.
Ale nie sądzę, żeby raczej coś było, więc idziemy sobie dalej. Powiem wam, ten odcinek nawet będzie niezły. A czemu? Bo mam dobry humorek. Więc, żeby było zajebiście. Ja żyję. Dobra, dobra. Wszystko będzie dobrze. A jednak nie będzie dobrze! Śledzimy. Ale dostał! Kłaniaj się! No. Dostali chłopki za swoje. Sprawdzę co. O ta kurwa, shit! Shit the fuck! Jakie tutaj tortury muszą być? Ja pierdolę. Lepiej celować. O kurde! Jakieś mutanty, kurde! Predatory! Mutanty, predatory! Nie podoba mi się to. Coraz bardziej mi się to nie podoba. Robi się teraz naprawdę gorąco. Lepiej trzymaj nerwy na wodzy. I rób to, co do ciebie należy. Ja. Co? Jakieś schizy. Co ktoś mówi? Halo? Halo? Dobra. Cichutko póki co. Jump. Sorry, odjebało mi się. Nawet w horrorach mi się może odjebać troszeczkę. Dobra, nie żyję. Chociaż tak to wygląda. Jaka tu masakra. Ja pierdzie. Dzisiaj dużo krwi. Masakry. I nie powiem jeszcze czego. Dobrze. Granaty. Nie, przeskoczy, kurde. Parkura nie umiesz. Wstydź się. Edward by to już od razu przeskoczył. Dobrze, idziemy. Co kurwa? Znowu jakieś mutanty. Jep. Zdychajcie. O kurde. Ja w niego jeszcze nawalam. O kurde, jaki wybuch krwi, stary. Chyba się strasznie spuścił na czerwono, że aż zabrudził tu całą ścianę. Ty, kto mi tu strzela? Co to było? What the fuck? Ktoś tu jeszcze jest. Zdychać. Dobrze. Tu jeszcze jest typo. Taki z ciebie kamper. Flanki mi tu robisz, nie ma. Złożyłeś się pięknie. No połóż się! Ja nie mogę, czekaj. Rzucę mu granata, pomogę ci. O, dobrze. Masz się złożyć. Jeszcze ci heada strzelę, dobrze. Pobrudziłem sobie twarz, tak musiałem ryj umyć. No krwią, naprawdę zajebisty pomysł, naprawdę no. Dobra, dostaniesz. O kurde! Dobra, ten mutant mi przynajmniej pomógł. Mogłem w ogóle nie strzelać. O, uzdrowienie. Ale to jeszcze nie koniec. Coś się jeszcze może tu wydarzyć. I to nie wiem na jaką skalę. O kurde. Ale ten mutant jest tak przebiegły, szybki, że nawet go już nie zdążę zabić chyba w tym odcinku. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, ale nie kończymy jeszcze, bo zbyt dużo się stało, żeby to już kończyć. Bo jeszcze się może więcej stać. Tu już jest taka czarna krew, taka krew czarnoskórych murzynów, tak. Dobra, winda. Kolejna winda. O ja pierdolę. Ja pierdolę. Jedź tą windą. Poskaczę sobie z tobą, poskaczę sobie z tobą. Dobra, uwaga. O, kibelek. Może się siknę. A, mam już max apteczek. O, wszystko dla mnie. Dziękuję. Dobra, a tu co się stało? Kurde, zawsze się coś tu musi stać. Co jest? Co oni mi tu odseparowują? Ej. A, żywią się mną. Chyba mną. Co kobieto się patrzysz? What the shit? Będziemy walczyć z mutagenem! Faka!
No przeładuj! Co ty robisz? Dobra, masz tu panczostrę. Strzelaj mu, dobrze. O kurde, tym razem dwóch przyjdzie. Nie, yeah. Na zaproszenie urodzinowe żeście przyszli. Bo chyba coś czuję, że... Kurde, przeładuj sobie lepiej to. Ja nie mogę. Takie rzeczy się tu dzieją. Takie rzeczy tylko u mnie. Dobra, zdechło. Zdechło. Kurde, czemu to nie zdycha? Powiedz się mi. No chodź tu, mutancie ze strańcu. No, zdechłeś. Fuck. Masz tu pancze. Nie macie. Ile jeszcze? Ile jeszcze? Ile jeszcze tych mutantów? Ile jeszcze ich mi tu sprowadzicie? Ja pierdolę. Dobrze. Nie wiem, gdzież on teraz poszedł. Uważaj na siebie. Kurde, to są jakieś chyba żarty. Te mutaty gąsze od moich rodziców. Zdechłeś. Sorry. O, tam mamy wyjście. Z tej sytuacji głupiej. A, nie wyjdziemy. No niestety. To nie ta droga. Ja pierdolę. Co to się działo? Nie no, masakra totalna. A. Dobrze, wpychaj. O, dobrze, dziękuję. Idziemy dalej, idziemy dalej. Ja się kręcę. Yo. Jankowski, cześć. Jan Jankowski. Co oni ci robią? Przy naplecie ci grzebią, fuj. Nie patrzę nawet. O kurde. Sam Mordor się tu tylko będzie dział. Idziemy w tą stronę, bo nasz wróg właśnie tam biegł. Co się dzieje? Coś tu przerywa. Coś przerywa. Mamusiu. Coś tak powiedziałem. Po czymś głupim wdepłem. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za ten kolejny mroczny, krwisty, epicki i w ogóle ultra zajebisty odcinek z Fear 2 Project Origin. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie oczywiście ocenić, skomentować i zasubskrybować. I miłego wieczoru przy tym horrorku. 20 parę minut was nie zbawi, a naprawdę może was jeszcze rozśmieszyć. Trzymajcie się, na razie, yo!